Chciałbyś być bardzo pewny siebie w każdej sytuacji, na przykład kiedy poznajesz nowych ludzi albo kiedy idziesz na rozmowę o pracę. Może Ci w tym pomóc jeden bardzo prosty nawyk, na który będziesz potrzebował nie więcej niż 5 minut dziennie. Nawyk samoobserwacji. Żeby dostrzec, czym dokładnie jest pewność siebie, skupmy się najpierw na sytuacjach, w których nam jej brakuje. Zastanów się, w jakich chwilach czujesz się najmniej pewny siebie. O ile nie wcinasz LSD czy innych halucynogenów z owsianką na śniadanie i jesteś normalnym, zdrowym człowiekiem, to brak pewności siebie będzie się demonstrował wyłącznie w towarzystwie innych ludzi lub co najwyżej wtedy, kiedy w swojej głowie będziesz sobie wyobrażał, co inni sobie o tobie pomyślą i jak cię postrzegają. Założę się, że gdybyś miał spędzić dobę samotnie na pustyni, zakładając, że nie zagraża ci tam żadne niebezpieczeństwo i masz wodę i prowiant, żeby ten czas po prostu przetrwać, to nie miałbyś najmniejszego powodu do tego, żeby narzekać na swoją pewność siebie. Brak pewności siebie jest powodowany przez potrzebę aprobaty ze strony innych ludzi. To zupełnie normalne i ludzkie, że chcemy być dobrze postrzegani przez innych, jednak potrzeba aprobaty w przeciwieństwie do innych fizjologicznych potrzeb twojego organizmu jest trochę iluzją. Bardziej trikiem naszego umysłu niż prawdziwie fizyczną potrzebą. Prawdopodobnie całkowite pozbycie się takiej iluzji może być co najmniej bardzo trudne i jednocześnie nie do końca pożądane, ale świadome przyjrzenie się mechanizmowi, który za tym stoi, jest już bardzo korzystne i prowadzi do głębokiej pewności siebie, czyli takiej niezależnej od zewnętrznych czynników. I właśnie w przejrzeniu tego mechanizmu na wylot pomaga nawyk samoobserwacji. Na czym on dokładnie polega? Wystarczy, że raz dziennie, najlepiej wieczorem, usiądziesz gdzieś w wygodnym miejscu i zastanowisz się, czy tego dnia czułeś się i zachowywałeś się dokładnie tak, jak chciałeś. Czy były jakieś sytuacje, przez które czułeś się niezręcznie, niepewnie? Jeśli tak, to zastanów się, skąd się to wzięło. Zobaczmy przykład. Wyobraźmy sobie, że Michał ma koleżankę Martę w pracy, która organizuje spotkanie towarzyskie po pracy. Słyszał, jak zaprasza innych pracowników, ale jego ominęła. Kiedy to odkrył, jednocześnie było mu trochę przykro i był zdenerwowany. Kiedy później Marta chciała jego pomocy w jednym z zadań, była dodatkowo w stosunku do niego raczej wyniosła i niemal niekulturalna, przez co on też odburknął jej tylko coś i spławił ją, pokazując swoje zdenerwowanie. Ale wieczorem, podczas swojego codziennego nawyku samoobserwacji, wspomniał tę sytuację i zadawał sobie pytania. Czy to dobrze, że się zdenerwowałem na swoją koleżankę? Czy może moje zachowanie było automatyczne i w praktyce nic dobrego z tego nie wynikło? Co takiego mnie zdenerwowało w jej zachowaniu? Dlaczego to poruszyło moje emocje? Dopiero po zastanowieniu się nad tym, Michał mógł odkryć, że właściwie nie dziwi się, że Marta go nie zaprosiła na spotkanie integracyjne. W końcu nigdy nie mieli ze sobą szczególnie dobrych relacji i za dużo nie rozmawiali. Gdyby on robił takie spotkanie, prawdopodobnie też by jej nie zaprosił. Przestał więc odbierać brak zaproszenia jako izolację ze strony całej grupy, ale raczej zupełnie normalną rzecz, która wcale nie mówiła o tym, jakim on jest człowiekiem. Przy okazji doszedł do wniosku, że wcale mu nie zależy na jakiejś szczególnej integracji z większą ilością ludzi z pracy. Oczywiście jest otwarty na poznanie tych ludzi lepiej, ale nie na siłę. Odkrył, że brak integracji wcześniej w ogóle mu nie przeszkadzał, dopóki o tym nie myślał. Analizując zachowanie Marty, zobaczył, że mówiło ono przede wszystkim o tym, jakim ona jest człowiekiem i jaki w danej chwili ma humor, a nie o tym, że z nim coś jest nie tak. Zobaczył też, że wcale nie musiał się denerwować. Mógł spojrzeć na swoją koleżankę z uśmiechem i nawet szczerym współczuciem pomyśleć: biedna, z jakiegoś powodu musi mieć gorszy humor. Wyrobienie sobie takiego nawyku samoobserwacji i codzienne analizowanie swojego dnia w poszukiwaniu tych nieprzyjemnych emocji będzie zwiększało twoją samoświadomość, a w konsekwencji także twoją pewność siebie, bo wkrótce odkryjesz, że w zasadzie nie ma żadnego powodu, żeby się denerwować czy czuć niepewnie. Oczywiście to wszystko to nadal tylko zarys całej wiedzy, którą możesz zdobyć, żeby podnieść swoją pewność siebie i to tak drastycznie. A żeby dowiedzieć się znacznie więcej, to już teraz zapraszam Cię na kolejną edycję mojego szkolenia, które poprowadzę w najbliższym czasie na żywo. 4 kroki do głębokiej pewności siebie. To jest zupełnie darmowy webinar, na który można się zapisać na stronie pewność.jakzdobywać.pl. Tam znajdziecie znacznie więcej szczegółów i najbliższe terminy. Zachęcam, żeby tam zajrzeć. Już teraz najlepiej. Dzięki za uwagę i do następnego razu. Robert Marchel.